Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie pośle, chyba panu się coś pomyliło. Niech pan nie wychodzi, niech pan słucha. Najwyższa Izba Kontroli informowała, że niewdrożenie w latach 2016-2020 tak zwanej unijnej dyrektywy ściekowej może kosztować polskich podatników nawet 6 miliardów euro kary. Widocznie mamy dużo pieniędzy, że będziemy tylko na kary pracować. Planowanie i monitorowanie zadań w zakresie gospodarowania ściekami co prawda nie należy w Polsce do rzeczy najłatwiejszych, ale nie oznacza też, że należało przez te kilka lat w tej sprawie prawie nic nie robić. Co jest powodem, że dopiero teraz tak ważny projekt jest procedowany? Czy w ramach ustawy rozważana jest możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania zadań dotyczących gospodarki ściekowej w formie bezzwrotnej na terenach objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych? Co z jednostkami samorządu terytorialnego, które nie stać na wkład własny w realizacji tych inwestycji, a są w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych? Dziękuję bardzo.